Jak się czujesz, synku? Pięć miesięcy. Pić? Ale miałem dziwny sen. Śniło mi się, że idę przez pustynię. Że uciekł mi wielbłąd i nie mam nic do picia. A słońce tak grzało, że nie dało się wytrzymać. Szedłem i szedłem, bo parę dni. Gorączka spadła. No chłopie, chyba wreszcie doszedłeś do tej oazy. Napij się jeszcze i wreszcie odpocznij spokojnie. Może nawet znajdę tego wielbłąda. No. Na pewno. Myślałam, że ta gorączka nigdy nie spadnie. Jestem ci bardzo wdzięczna, że zostałeś ze mną. Czuję się taka rozbita, że sama chyba mi się zupełnie rozkleiła. Nieraz ci mówiłem, że zawsze możesz na mnie liczyć. Michał, ja nie wiem, jak ja ci się o to wdzięczę. Pewnie się nie odwdzięczysz. No, to znaczy, nie dlatego, żebyś nie chciała, tylko że ja chciałbym zbyt wiele. Ale nie miej mi tego za złe. Wiesz, jeszcze na studiach przegadałem całą noc z jednym kumplem. Pewnie mieliście wiele fascynujących tematów. No, rozmawialiśmy o kobietach. O. Widzisz, ja zawsze się wstydziłem, a on w tych sprawach, no, powiedzmy, nigdy nie miał większych kłopotów. Więc chciałem, żeby mi poradził. I wiesz, co mi powiedział? No. Że kobiety zdobywa się numerem. Numerem? No, to znaczy sposobem. Nie, można na przykład wejść w białym garniturze w błoto i nazrywać nenufarów, zostać mistrzem świata w sumo, wynieść ukochaną z płonącego wieżowca, albo wylądować balonem na dachu jej samochodu. No a dzisiaj też uważasz, że tak jest? Problem w tym, że ja nigdy nie potrafiłem robić takich numerów. A nawet jak już próbowałem, to wychodziły żałośnie. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. No, w każdym bądź razie nieraz zastanawiałem się, jakim numerem mógłbym zdobyć ciebie. Znaczy, przepraszam. Widzisz, ja się nie zmieniłem. Nie potrafiłem wymyślić niczego mądrego, nowego. Ach, a i okoliczności mi nie sprzyjały. No bo gdyby zatrzęsła się ziemia, musiałbym ciebie wyciągać z jakiejś przepaści, no to byłoby już coś. Wiesz, że w tym cholernym kraju nie ma trzęsień ziemi. Balon to byłby plagiat. Podobno przy zdobywaniu kobiet warto posłużyć się dziećmi. No ale jak? No niby mógłbym wyratować Piotrka z choroby, ale zrobił to już doktor Jakubiczka. Zresztą, co to za ratowanie ze świnki? Magda jak wpadła w tarapaty, to wyciągnęła ją z nich konkurencja. Zresztą powiem ci, że jeśli chodzi o numery, to ja nie znam nikogo lepszego niż Rozdrażewski. On jest po prostu profesorem. Ale zdegradowanym. Nie mogłem tam wytrzymać i wyszedłem. Kurde, Lebel. Ale cię te baby zaszczuły, oj. Nie, nie, no ale jakby co to? To nie ma sprawy, no. Możesz tu zamieszkać. Sam przecież mówiłeś, że tacy jak ja nie śpią w parkach. O, ale wtedy ja nie znałem twojej historii, tak. Faceci tacy jak ty to w ogóle nie śpią. Od razu sobie strzelają w łeb. Nie, no ja nie wiem jak ty to wszystko wytrzymasz. Za żadne pieniądze bym się z tobą nie zamienił. A ty się skimnij, bo zaraz będzie świtało.
No, a ty? A ja se trochę pochodzę. Zresztą i tak bym nie zasnął po tym, co się od ciebie dowiedziałem. Do roboty się nie spóźnię. A tej wariatce, to powiedz, że masz inną babę. Ja nie mam innej kobiety. No to ją oszukaj. Tobie to dobrze zrobi. A może jej też. A? Cóż, mógłbym zjeść kilogram wiśni z pestkami. Tylko po co, jak i tak wiem, że powiesz nie? Nie wiem. Czego nie wiesz? Nie wiem, czy teraz znam odpowiedź na to pytanie. Bo o ile rozumiem, to były oświadczyny. Tak naprawdę to były żale starego faceta, który się nieszczęśliwie zakochał, ale... Wunio, ja... kocham cię. Od pierwszej chwili, kiedy cię poznałem, a potem z każdą chwilą coraz bardziej. Czy wyjdziesz za mnie? Nie wiem. Ja... Wiesz, to jest bardzo... poważna decyzja. Ja nie chciałabym nikogo skrzywdzić. Ja muszę mieć chwilę do namysłu. Ty mówisz poważnie? To znaczy, że ja mogę mieć złudzenia? Michał, no proszę cię, nie mów do mnie w ten sposób. Nie, jasne, jasne, ja przepraszam. Nie spodziewałem się. Wiesz, jestem... Nie wiem. Wiesz co, Ewunia, ja pójdę już. Piotrek czuje się lepiej, tak? No i... A ty się wyśpij. Zdzwonimy się. Dobranoc. Dobranoc. Myślałem, że się napijemy, ale spałeś. Twoje zdrowie. Proponowałeś już komuś jakąś spółkę? Jak do tej pory nie znalazłem nikogo odpowiedniego. A myślisz, że ja będę odpowiednia? Ty? Ty jesteś najlepsza. Nie przesadzam. Nie przesadzam. O fachowca teraz bardzo łatwo, ale znaleźć kogoś uczciwego... Nie znam uczciwszego od ciebie. Mogę ci jakoś pomóc? Nie możesz. Wszystko mi leci z rąk. No bo dziś od samego rana jesteś strasznie podenerwowana. Zacząłeś układać wiersze? Czasem człowiek nawet nie wie, jak się przypodobać Ewie. Nie musisz mi się przypodobać. Wiem, że nie muszę. Ale mam nadzieję, że jakoś w ten sposób twój smutek ukruszę. Jesteś wariat. Wariat czy idiota, nie odwracaj kota ogonem. Trochę mi sylaby nie wyszły, ale jakoś wybrnąłem, co? Spokojnie, spokojnie. Uspokój się. Nigdy się na nim nie zawiodłam. Michał, jesteś
jedynym człowiekiem, na którym się nigdy nie zawiodłam. Kochanie... Boże, on naprawdę mnie kocha. Co mam zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić, żebyś przestała być taka nieszczęśliwa? Co ja mam robić? Jak się czujesz, Piotrusiu? Całkiem nieźle. Gdzie wujek Michał? Musiał już iść. Szkoda. No, przyjdzie jeszcze do nas? Przyjdzie. To był naprawdę cudowny wieczór. Słuchaj, ja mam nadzieję, że Zosia to jest... No to jest ta kobieta. Michał, ty mnie w ogóle słuchasz? Michał! Słucham, słucham. Przyznaj się staremu Wiktorowi. Rozmawiałeś wczoraj z Ewą? Całą noc. Nie, ale to nie jest to, o czym sobie pomyślałeś. Ja pomagałem przy Piotrku i tak przy okazji oświadczyłem się. Przepraszam cię. Ty to masz tempo. A ja myślałem, że to mnie dobrze poszło. Ale ja wcale nie wiem, czy mi dobrze poszło. Nie dostałem odpowiedzi. Chyba zaraz zwariuję. Spokojnie. Daj kobiecie czas. No, ale w tej sytuacji musimy uczcić wczorajszy wieczór. No, trzymam to na specjalne okazje. Lepszej chyba nie będzie. Nie, nie, to jeszcze za wcześnie. Ja boję się zapeszyć. Ale kielicha na uspokojenie to bym sobie strzelił. Z tym też nie będzie problemu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No, to za co pijemy? Za pozytywne rozpatrzenie naszych podań. Adam, nareszcie jesteś. Musimy poważnie porozmawiać. No nareszcie. Zawsze mówiłam, że ludzie, którzy się kochają, powinni ze sobą rozmawiać. Tak, tak, tylko że ja cię nie kocham, nigdy cię nie kochałem. Mówisz przecież... Tak, przespaliśmy się ze sobą. Ja nie wiem, jak do tego mogło dojść. Wcale tego nie chciałem. Zresztą... Miłość nie tylko łóżko. Myślałam, że w końcu porozmawiamy poważnie. Ale rozmawiamy poważnie, najpoważniej jak tylko potrafię. Nie podobasz mi się. Nie interesujesz mnie. Nie interesujesz mnie jako kobiety. Ale po co tak mówisz? No, chcesz mi sprawić przykrość. Powiedz, co ja ci takiego zrobiłam. Powiedz tylko, tylko się na mnie nie gniewaj. Ale ja się na ciebie nie gniewam. Nie kocham cię. Nie wiem, co sobie ubzdrasz. Nigdy cię nie kochałem. To jest niedobrze, wiesz? Chcesz zapytać lekarza, seksologa, psychiatrę, tylko daj mi święty spokój! Nigdy nam razem nie było ze sobą dobrze. Nie wiem, co sobie wymyśliłaś, kupując tę knajpę. Ale wraz z nią nie kupiłaś mnie. Nie jestem twoim pluszowym misiem. To nie może być prawda. Adam. Adam. Może ty kogoś masz, co? Może. Kto to jest? Wiele kobiet. Jeszcze się na żadną nie zdecydowałem. Ale na pewno każdą z nich wolę bardziej od ciebie. Jesteś podły. Strasznie podły. Pożałujesz tego. Pożałujesz, pożałujesz! Proszę. Jestem zmęczona, ale naprawdę czuję, że robię coś dobrego. I o to właśnie chodzi. Żeby czuć, że robi się coś dobrego. Wtedy wszystko wygląda inaczej. Zmienia barwy. Czy coś się stało, mamo?
Cieszę się, że dorosłaś. Teraz kolej na mnie. Tak, słucham. Proszę. To do ciebie. Tak? Kola? Cześć, jesteś w Warszawie? No jasne, że tak. Dobra. To na razie. No cześć, pa. Myślałam, że prześpisz się trochę? Tak, ale umówiłam się. Z kolegą. Kola? Chyba go nie znam. Opowiem ci wszystko, jak wrócę, dobrze? Będziesz żałował. Nie chcesz mnie? Nie będziesz miał żadnej. Żadnej. Ani lepszej, ani gorszej. Żadnej. Rozumiesz? Żadnej. Ani lepszej, ani gorszej. Żadnej. Po prostu żadnej. 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 Michał, przestań się tłuc po pokoju jak zwierzę po klatce. Nie można się skupić. Chciałbym się z tobą zamienić. Ja nie usiedzę. Ale o co ci chodzi? Dlaczego się tak denerwujesz? Minęło tyle czasu, a ona nie dzwoni. Daj jej trochę pomyśleć. Nie wiem, na co ja liczyłem. Jestem żałosny. Przecież ja nie mogę tak przyciskać jej do muru. Przecież to nie fair. Daj spokój, stary. Ale ja zwyczajnie wykorzystuję sytuację. Porzucona przez kochanka, oszukana przez męża, chore dziecko. A ja jestem obrzydliwy. Do tego wszystkiego powiedziałem jej, że nie potrafię zdobywać kobiet na numer. Ale co ty bredzisz? Jaki numer? Nie, kombinuję z nią z jakąś pierwszą, lepszą. To nie tak. Tak nie można. Już na pewno nie jest kobietą taką jak Ewa. Ale co ci odbiło? Przecież miała się zastanowić, tak? No, to normalne. Bzdura. To nie jest normalne. Bo jak się kogoś kocha, to mów co chcesz, wie się o tym. A jak nie, to i tak to wszystko nie ma sensu. Ty rób co chcesz, ale będziesz tego żałował. Nie bardziej niż tego, gdybym miał ją skrzywdzić. Dzwonisz do Michała? Tak. Cholera, zajęte. No, jak zajęte, to znaczy, że jest w domu. Masz rację. Pojadę do niej. Ale mnie wcale nie o to chodziło. Nie, takich spraw nie można załatwiać przez telefon. Tylko proszę cię, zostaw auto. Przypominam ci, że piliśmy. Nie chciałbym stracić jeszcze jednego pracownika. Dobra. To nie jest daleko, poradzę sobie. Cześć. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Co mu się stało? O mało mnie nie stratował. Kolejna ofiara Ewy Werner. Rany boskie. Co to za kobieta? Nawet nie wiesz, jakie miałam wyrzuty sumienia, że ci wtedy nie pomogłam. Naprawdę próbowałam, ale potem... Potem wydarzyło się tyle rzeczy, że sama potrzebowałam pomocy. Nic mi się nie stało. Zobaczyli, że żaden ze mnie bandyta. Wróciłem do Rosji, ale dzięki za dobre chęci. Cieszę się, że cię znów widzę. Pewnie myślałeś, że już nigdy się nie zobaczymy, co? No przyznaj się. No, szczerze mówiąc, to tak. To znaczy, że jeszcze mnie w ogóle nie znasz. Ale chciałabym cię poznać. Czekam. Całkiem serio. Na długo przyjechałeś do Polski? Całkiem nie na długo. Szczerze mówiąc, to jestem tylko przejazdem, a raczej przylotem. Jak to?
Nigdy byś nie zgadła, dokąd lecę, więc oszczędzę cię zgadywanek. Lecę do Afryki. Nic nie brzmi, co? Ale dlaczego? No wiesz, w życiu trzeba coś robić, a ja od dziecka marzyłam o podróżach w dalekich krajach. Ale skąd weźmiesz tyle pieniędzy? No przecież pamiętam... Ty nie pamiętasz. Ja tam nie jadę wydawać pieniądze, tylko je zarabiać. Jedziesz pracować do Afryki? Jestem wolontariuszem. Będę pracował w misji, w Ruandzie. To niesamowite. A co będziesz tam robił? Ogólnie pomagał ludziom. Zabawne, no ja też jestem wolontariuszką. Co prawda, nie w Afryce, ale można tak powiedzieć, że jesteś moim kolegą po fachu. Mówiłeś, że jesteś tu tylko przejazdem. Jak to możliwe? Nie słyszałam, żeby ktoś leciał do Afryki przez Warszawę. Jak się ma coś ważnego do załatwienia, to można lecieć i do Ameryki z przesiadką na księżyc. A ty masz tutaj coś pilnego do załatwienia? Mam. I właśnie jestem w trakcie załatwienia. Co, Piotrusiu? Wyjdę na chwilę. U wujka telefon ciągle zajęty, a chciałam z nim porozmawiać. Magda przyjdzie za chwilę. No i dobrze, przecież nic mi nie jest. Cieszę się, panie doktorze. Ewa? Idziesz do mnie? No tak, ale jeżeli wychodzisz, to... To znaczy, nie zabiorę ci dużo czasu. Chciałem cię przeprosić za to w nocy. No. Przeprosić? No, tak się nie robi. Ja nie jestem jakimś tam podrywaczem. Więc jeżeli tak to wypadło, to... No, daj spokój. No. Znamy się tyle lat, wiesz, ja nigdy cię nie uważałam za podrywacza. No ale i tak postawiłem cię pod ścianą. No i bardzo dobrze, bo... W przeciwnym razie... Chyba bym nie zrozumiała. Czego byś nie zrozumiała? No, chcę zostać twoją żoną.